jacyś funkcjonariusze służby więziennej, że ten Marcin P. miał mieszkanie podpalone raz, gdy wyszedł z więzienia. No to grube ryby złodziejskie. Nie miałem zamiaru tego zrobić. W pewnym sensie Marcin P. poczuł się bezpiecznie. Ciąg dalszy na pewno nastąpi. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Antoni Czmiel, Telewizja Polska i Tygodnik do Rzeczy. Reklama. A to oni do rzeczy są tacy ciekawi. Zapraszam. Także informacje dnia. Odmawia składania zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Żona właściciela i twórcy gdańskiej piramidy finansowej została doprowadzona z aresztu do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wczoraj w tym samym sądzie na pytania Komisji Śledczej odpowiadał Marcin P. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Wiedza prezydenta Warszawy o przeprowadzanych reprywatyzacjach nie ulega wątpliwości. Tak zeznał przed komisją weryfikacyjną były szef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Komisja zajmuje się dziś nieruchomościami przy ulicy Twardej. Marcin Bajko wyjaśnił, że osobiście wielokrotnie brał udział w pracach zespołu koordynacyjnego, którego zadaniem jest doradzanie prezydentowi. Podkreślił, że wiele z omawianych spraw dotyczyło reprywatyzacji. Do 1/3 to były sprawy związane z reprywatyzacją, więc wiedza prezydenta była bezpośrednio. Raz, dwa, trzy, cztery, dwie marchewki, trzy cholery. No czekam na tego inspektora na rozmiarze. Chciałem podkreślić, że rzeczywiście odpowiem na wszystkie pytania, że sprawa Twardej również była przedmiotem tego zespołu i tam zostały odpowiednie decyzje podjęte. Przed rozpoczęciem przesłuchania komisja odrzuciła wniosek Roberta Kropiwnickiego z PO, który chciał zawieszenia obrad. Hakerzy, którzy zaatakowali w ostatnich dniach komputery na Ukrainie i w kilkudziesięciu innych krajach, mogli być nastawieni nie na okup, tylko na zniszczenia. Tak twierdzi coraz więcej informatyków z wielu firm zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym. Co prawda na ekranach zainfekowanych maszyn pojawiał się komunikat z żądaniem okupu w zamian za odblokowanie komputera, ale jak wynika z doniesień, hakerzy szybko wyłączyli skrzynkę kontaktową. Według internetowej firmy Come, program znany jako Petya to tak zwany wiper, czyli taki, który ma wymazywać pliki, a nie zarabiać pieniądze. Zdaniem części ekspertów wirus wykorzystał lukę w systemach Windows. Wiaczesław Zakorzeniewski z zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym firmy Kaspersky mówi, że zagrożenie jest ciągle realne, bo hakerzy mogą modyfikować program i ponawiać ataki. W przyszłości kryminaliści ciągle mogą go używać. Nie ma powodu sądzić, że liczba ataków spadnie. Według ostatnich szacunków wirus blokował maszyny w co najmniej 64 krajach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Amerykańskie władze wycofały się z planów zakazania wnoszenia laptopów na pokłady samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Rząd USA zapowiedział jednak wprowadzenie szeregu dodatkowych procedur mających zmniejszyć zagrożenie terrorystyczne w samolotach. W marcu tego roku rząd Stanów Zjednoczonych zaostrzył środki bezpieczeństwa na lotach z 10 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Amerykanie zakazali wnoszenia na pokłady samolotów większych urządzeń elektronicznych, w tym laptopów i tabletów. Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego John Kelly sugerował rozszerzenie tego zakazu na inne rejony świata, w tym Europę. Wywołało to sprzeciw linii lotniczych oraz Brukseli. Ostatecznie Kelly wycofał się z tego planu. Zamiast tego wprowadził szereg innych, drobniejszych obostrzeń. Terroryści chcą dokonać ataków na samoloty, by wywołać strach, uderzyć w gospodarkę i zakłócić nasze życie. Samolot jako cel ataku jest klejnotem koronnym w ich świecie. Powiedział Kelly podczas konferencji na temat bezpieczeństwa, która wczoraj odbyła się w Waszyngtonie. Wśród dodatkowych środków bezpieczeństwa, jakie wprowadzają Amerykanie, są m.in. dodatkowa weryfikacja pasażerów, dokładniejsze prześwietlanie bagażu oraz wykorzystywanie na większą skalę psów szkolonych w wykrywaniu ładunków wybuchowych. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają dotyczyć 180 lotnisk w ponad 100 krajach świata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. W sobotę w Warszawie rozpoczyna się 23. Międzynarodowy Festiwal Jazz na Starówce. To jedyny tego typu plenerowy, bezpłatny przegląd jazzowy w Polsce, adresowany do szerokiej publiczności. Wystąpią artyści ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Włoch, Austrii, Hiszpanii i Polski, zapowiada dyrektor festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Jak co roku chcemy pokazać różnorodność muzyki jazzowej, zatem festiwal będzie zróżnicowany stylistycznie. Usłyszymy swing, bossa nowe, fusion, jazz flamenco i world music. Wśród największych tegorocznych wydarzeń koncerty takich gwiazdorów światowego jazzu jak Nicholas Payton, James Carter, John Pizzarelli i Daniel Jobim.
Na festiwalu nie zabraknie także polskich akcentów. 5 sierpnia wystąpi Marek Napiórkowski Sextet, a tydzień później Grzegorz Turnał ze specjalnym programem z udziałem uznanych muzyków jazzowych. Koncerty odbywać się będą w każdą sobotę lipca i sierpnia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I będzie kolejnej komisji. Przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji warszawskiej trwa kolejne przesłuchanie w sprawie gruntów przy ulicy Twardej 8 i Twardej 10. Na początku składania swoich wyjaśnień był szef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Wygłosił oświadczenie, w którym odnosił się do zeznań poprzednich świadków. Szanowny panie przewodniczący, szanowna komisjo, szanowni państwo. Na poprzednim posiedzeniu, czy na poprzedniej części posiedzenia padły takie informacje, które wymagają, moim zdaniem, takiej swobodniejszej wypowiedzi, za co bardzo panu przewodniczącemu dziękuję. W szczególności chciałem powiedzieć, co to jest zespół koordynacyjny w mieście stołecznym Warszawa, bo to jest bardzo istotna sprawa. Odnosili się poprzedni świadkowie i w takim powszechnym mniemaniu wygląda, że jest to jakieś ciało, które o czymś decydowało w zakresie prywatyzacji. Otóż na podstawie zarządzenia prezydenta miasta z 2007 roku został powołany zespół koordynacyjny, którego celem jest doradztwo prezydentowi w podejmowaniu decyzji, tak w skrócie powiem. Składa się on z prezydenta, skarbnika, zastępcy prezydenta, sekretarza i osób tam powołanych przez prezydenta. To ciało funkcjonuje na zasadzie posiedzeń, które odbywają się najczęściej we wtorki, w każdym tygodniu. I to ciało podejmuje decyzje, znaczy inaczej, pomaga podjąć prezydentowi decyzje we wszystkich sprawach, nie tylko w zakresie reprywatyzacji, ale wszystkich zgłoszonych przez dyrektorów czy osoby upoważnione. Zgłoszenia funkcjonują w ten sposób, że jest to sformalizowany wniosek, który się podpisuje i za pośrednictwem odpowiedniego zastępcy prezydenta jest kierowany na zespół. Otóż chciałem powiedzieć, że Biuro Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności moja osoba, bo byłem dyrektorem tego biura, w takich posiedzeniach w ciągu ostatnich 10 lat, czyli funkcjonowania pani prezydent w mieście, wziąłem udział 605 razy. Z czego 285 wniosków to były wnioski, gdzie zostałem doproszony, czyli były to wnioski, gdzie ktoś potrzebował, żeby się BGN wypowiedział, bo chodziło o nieruchomości, również w kontekście dekretowym, a 310 to są po prostu wnioski przez nas przygotowane w celu rozstrzygnięcia przez prezydenta trudnych spraw. Duża część z nich, myślę, że około 1/3, to były sprawy reprywatyzacyjne. Nie powiem, że wszystkie, bo oczywiście nie wszystkie. Tam mogły być sprawy związane z trudnymi rozwiązaniami, na przykład budżetowymi, przetargowymi i tak dalej, ale do 1/3 to były sprawy związane z reprywatyzacją. Więc wiedza prezydenta była bezpośrednia i ta wiedza nie ulega wątpliwości. Zespół koordynacyjny podejmował decyzje i chciałem podkreślić, oczywiście od później państwu odpowiem na wszystkie pytania, że sprawa Twardej również była przedmiotem tego zespołu i tam zostały odpowiednie decyzje podjęte, o czym oczywiście później państwu powiem. Odnośnie innych źródeł informacji na temat reprywatyzacji w mieście stołecznym Warszawa, innych źródeł informacji dla prezydenta, bo to jest najistotniejsze, bo prezydent decyduje zawsze. Otóż pani prezydent, mieliśmy w zakresie Biura Gospodarki Nieruchomościami tylko. Ja cytuję dane, które pochodzą z oficjalnego pisma pani prezydent, więc to nie są żadne wymysły, to są dokumenty. Otóż mieliśmy 66 kontroli w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Mieliśmy 12 kontroli, 12 audytów wewnętrznych i do tego 4 audyty jakości, które były w zakresie gospodarki nieruchomościami i nie muszę nikomu mówić, bo przecież dlatego komisja jest powołana i dlatego wszyscy państwo tego słuchają, że duża część z tych wszystkich spraw dotyczyła reprywatyzacji, bo one były najważniejsze, prawie najważniejsze w biurze. To też było źródło informacji dla prezydenta, dlatego że prezydent podpisuje wszystkie wnioski pokontrolne związane z zakończeniem kontroli i wskazuje, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić, co jest ewentualnie źle. Więc to było też źródło informacji. Pani prezydent miała w zakresie, kiedy ja funkcjonowałem w urzędzie, miała w tym zakresie dwóch zastępców, którzy się zajmowali nieruchomościami. Najpierw był pan prezydent Andrzej Jakubiak,
który do odejścia w 2011 roku do KNF-u zajmował się nadzorem nad reprywatyzacją, między innymi. Niewątpliwie ta osoba jako prawnik, ja nie wstydzę się powiedzieć, że moim zdaniem wybitny prawnik, miał pełną wiedzę na temat reprywatyzacji, podzielał nasze zdanie i przekazywał wiele informacji pani prezydent, prosząc ją czy to o decyzję, czy też informując po prostu o różnych rozwiązaniach. Pan prezydent po odejściu nie było zastępcy w tym zakresie. Przez trzy lata pani prezydent bezpośrednio nadzorowała Biuro Gospodarki Nieruchomościami. I tu chciałem od razu wtrącić jedną rzecz, bardzo ważną moim zdaniem. Otóż pani prezydent się wahała na początku, czy nie przekazać Biura Gospodarki Nieruchomościami komuś innemu. W szczególności wskazywała, że może sekretarzowi, żeby nadzorował. I po bardzo długiej rozmowie telefonicznej, i o tym też chciałem powiedzieć, że rozmowy telefoniczne to była bardzo częsta forma kontaktu z panią prezydent. Po długiej rozmowie przekonałem ją, że jednak nie powinna tego robić, dlatego że trzeba ten dekret wreszcie zmienić, a w sytuacji, kiedy by to sekretarz miasta prowadził, z całym szacunkiem, to nie jest osoba, która mogłaby doprowadzić do zmian prawa, które w rezultacie ratowałoby dobro publiczne. Później, od 2014 roku, pojawia się pan prezydent Jóźwiak, który nadzoruje również aktywnie, zapoznaje się z dokumentacją, również przekazuje informacje pani prezydent. W całym tym zakresie, jak powiedziałem, spraw wprost było około 200 reprywatyzacyjnych, tak liczę mniej więcej jako 1/3 wszystkich. Chciałem jeszcze podkreślić, że te 600 spraw to w ciągu 10 lat to jest 60 spraw rocznie, czyli 60 dni. Czyli w każdym tygodniu, a niektórych nawet dwa razy, byłem tam na zespole koordynacyjnym, przedstawiałem swoje stanowisko lub też współpracowałem z innymi dyrektorami. Czy pani prezydent wiedziała, bo tutaj przejawia się taki wątek. No proszę państwa, no chyba odpowiedziałem na to. Tak, wiedziała. Było oprócz tego bardzo dużo spotkań z osobami, które się skarżyły, z moją obecnością, z obecnością zastępców. Pani prezydent podejmowała różnego typu decyzje. Było bardzo dużo spotkań z politykami, bo pani prezydent preferuje spotkania z politykami, czyli z burmistrzami, czyli z radnymi dzielnic, z radnymi rady przede wszystkim. Tam też były poruszane tematy, bo one zawsze paliły. Najbardziej były poruszane tematy reprywatyzacji. Co jeszcze? Pani prezydent miała taki zwyczaj, czy też wynikało to chyba z zarządzania, że podpisywała wszystkie uchwały Rady, projekty uchwał Rady, które były do Rady kierowane. I przecież tam było bardzo wiele uchwał Rady, które dotyczyły reprywatyzacji. Później były dyskusje na ten temat, więc no, podpisując uzasadnienie, musiała wiedzieć. Ja zresztą mam tutaj jeden z dokumentów, dokładnie mówiący o Twardej, gdzie podpis pani prezydent figuruje. Co więcej, otóż no, w tych wszystkich rozmowach no, pani prezydent czasami przyjmowała do wiadomości, tylko pewne rozwiązania czasami podpowiadała, co robić dalej. Muszę powiedzieć, żeby oddać prawdę, że ja nie spotkałem się z taką sytuacją, o której wspominał tutaj jeden z moich przedmówców, żeby pani prezydent nakazała zmienić lub wydać jakąś konkretną decyzję. Za moim pośrednictwem takiego zdarzenia nie było, natomiast niewątpliwie miała pełną wiedzę na temat dekretu i wszystkie tematy z tym związane. Co jeszcze jest istotne? Pani prezydent, ponieważ rola prezydenta nie jest pisanie tych decyzji, nie jest też ich podpisywanie, bo to są takie same decyzje jak wszystkie inne decyzje, które można zlecić pracownikom, to rolą prezydenta przede wszystkim powinno być to, żeby dbać o to, żeby można było te wszystkie sprawy rozpatrywać, po pierwsze zgodnie z prawem, po drugie no, w jakichś cywilizowanych warunkach i po trzecie, żeby to prawo, jeżeli jest złe, a tutaj nie mamy wątpliwości, że jest złe, żeby to prawo zmienić, bo to była rola prezydenta, który jest słyszalny na poziomie krajowym. I to muszę powiedzieć, że działo się trochę inaczej niż się spodziewaliśmy. Otóż przede wszystkim, przepraszam, że powiem o takiej technicznej rzeczy. Proszę państwa, wszyscy żądaliśmy i żądamy od pracowników, żeby wykonywali swoją pracę dobrze, zgodnie z prawem, a w sytuacjach tak trudnych spraw, jak 70-letnie sprawy dekretowe, żeby to było jeszcze pogłębione badanie wielu setek tom akt. A w biurze, w którym pracowaliśmy, nigdy nie doczekaliśmy się możliwości, żeby ograniczyć dostęp osób postronnych.
mówił tutaj o pewnym dyskomforcie pracy pan Śledzielski. I to właśnie z tego wynika. Jeżeli przez 10 lat, czy 8 lat od funkcjonowania w biurze nie możemy się doczekać systemu, że nie przychodzą do nas i nie wchodzą bezpośrednio do pracowników osoby, które mają swoje interesy, no to komfortu pracy nie ma i naprawdę wpływa na jakość pracy. Inna sprawa. To jest rzecz, dlaczego o tym mówię? Bo to jest rzecz, której nie można było załatwić w żadnym biurze, czy administracyjno-gospodarczym, czy ochrony, a prosiłem również o to panią prezydent i też nie można było załatwić. Ja się mogę domyślić dlaczego. Pewnie dlatego, że gdyby ludzie nie mogli do nas przychodzić, to częściej by przychodzili do pani prezydent, bo tam nie ma takiej ochrony i wtedy już nie mogłaby do nas dzwonić, tak jak często to było robione, że proszę przyjechać, proszę się z nimi spotkać, proszę ich wyprowadzić, proszę ich zaprosić do siebie. Więc gdyby ta ochrona była, pewnie częściej pani prezydent by miała styczność z tymi osobami, więc ja to jakoś rozumiem. Oprócz ochrony jeszcze chcieliśmy, żeby pani prezydent nam pomogła w kilku rzeczach. Jedna z nich to są kwestie kontroli. Ja o tym powiedziałem. 66 kontroli w naszym zakresie. Proszę państwa, co robi kontrola w zakresie działania urzędników, zresztą oparta na KPA? Sprawdza terminy, bo to jest najważniejsze co i najprostsze do wymierzenia. Czy termin wydania decyzji jest odpowiednio przestrzegany? I co się dzieje przy sprawach dekretowych? No tam również te terminy są badane, więc ludzie zamiast patrzeć, czy jest odpowiednio ustalony krąg spadkobierców, czy jest w 100% wszystkie wątpliwości są wyjaśnione, dostają zalecenia kontrolne, w którym jest napisane, że terminy KPA są nieprzewidziane, są nieprzestrzegane. Jak mają być przestrzegane, jeżeli wnioski były złożone w roku 1949? Mamy rok, mieliśmy w zeszłym roku 2017. To były dokumenty podpisane przez panią prezydent. Oczywiście ja uważam, że powinno się zastanowić nad pewnymi rzeczami. I powiem więcej, udało się dzięki panu prezydentowi Jakubiakowi jedną z takich właśnie zaleceń pokontrolnych wstrzymać. Było to zalecenie pokontrolne, gdzie pani prezydent przygotowany dokument przez biuro kontroli podpisała w taki sposób, który zaskutkowałby praktycznie wyrzucaniem z domów, nie wiem, czy dziesiątek tysięcy ludzi, czy może jeszcze więcej. Dzięki pewnej czujności i temu, że pan prezydent miał wejście do pani prezydent i powiedział, wytłumaczył, że nie powinno się takich rzeczy robić, to się udało. Ja takiego wejścia nie miałem. I myśmy dostawali polecenia pokontrolne właśnie w zakresie terminów. To jest element bardzo niekomfortowej pracy dla pracowników i tu mogę tylko żałować, że w tym zakresie się z panią prezydent nie porozumieliśmy. Czy pani prezydent coś z tym zrobiła? No, gdyby coś zrobiła, proszę państwa, to nie byłoby potrzeby, żebym ja osobiście raz na rok, czy raz na półtora roku udzielał się w mediach i opowiadał, jak zły jest dekret warszawski. Chciałem przypomnieć, że w roku 2014, we wrześniu, udzieliłem bardzo obszernego wywiadu, z którego wynikało, tam poruszyłem sprawę kuratorów przede wszystkim. Sprawa, która tutaj też jest poruszana często przez państwa. Otóż z tego wynikało, że dekret to już nie jest, to nie jest akt, na którym można normalnie pracować. Dekret warszawski to jest akt, który należy natychmiast zmienić, bo tu już sprawy idą tylko w złym kierunku. Tutaj już trzeba tylko wydawać te decyzje na każdym stanie prawnym. Tutaj już trzeba po prostu zwracać wszystkie szkoły, wszystkie szpitale i tak dalej. Dzięki temu, to też nie pani prezydent zareagowała na ten artykuł, bo w zasadzie tam było milczenie. W zasadzie dostałem miesiąc później informację tylko, że teraz mam nowego nadzorcę, czyli pojawił się pan prezydent Jóźwiak, ale dzięki panu senatorowi Borowskiemu udało się taką ustawę przygotować. I teraz chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić, bo wcześniej nie miałem takiej możliwości. Ta ustawa, która weszła w życie w zeszłym roku, została przygotowana przeze mnie i jednego z moich współpracowników. Nikt z zakresu politycznego, nikt z zakresu wskazanego przez panią prezydent w tym nie brał udziału. Mało tego, gdy były spotkania i komisje w parlamencie, to na 6, jeśli dobrze pamiętam, tylko w 3 wziął udział pan prezydent Jóźwiak, więc tutaj tej pomocy też nie było. Myśmy czuli dużą presję, że może to wszystko nie przejdzie, ale przeszło. I dzięki temu teraz pani prezydent może się chwalić, że nie wydaje decyzji zwrotowych w sprawach wątpliwych. Mało tego, że jest prawo pierwokupu. Tu państwo poruszali bardzo, bardzo ciekawy temat, jak się wycenia roszczenia. Oczywiście później odpowiem na wszystkie pytania, tak? Ale jak się wycenia roszczenia i tak dalej. Proszę państwa,
Ja mam pełną świadomość, że z tą wyceną roszczeń jest ogromny problem, dlatego zastosowałem fortel. W tej ustawie jest wpisane, że ma być prawo pierwokupu dla gminy, więc niech ustalą strony, za jaką kwotę się umawiają. I dopiero ta kwota, bo to już kiedyś wymyślił Napoleon. Proszę Państwa, nie musicie płacić podatków. Inaczej, możecie powiedzieć, ile chcecie zapłacić podatku, od jakiej wartości, ale jeżeli państwo się dowie, że to jest taka i taka wartość, będzie miało prawo pierwokupu za tą wartość. I co się stało? To opodatkowanie działa. To samo zastosowaliśmy w tej ustawie. Ta ustawa mówi jasno, prawo pierwokupu dla miasta stołecznego Warszawy. W związku z tym nagle się okazało, że roszczenia zaczęły mieć wartość no, rynkową, czy zbliżoną do rynkowej, bowiem jest obawa, że się utraci ten swój złoty interes. No, chciałem podkreślić, że jak powiedziałem, wiedza była pełna. Bardzo dziwią mnie różnego typu wypowiedzi o tym, że ktoś nie wiedział. Na tych zespołach koordynacyjnych chciałem tylko wskazać, że był pełen przekrój informacji. Od bardzo ogólnych, w ogóle o dekrecie, o rozpatrywaniu spraw, bo takie rozmowy też były potrzebne, przez bardzo szczegółowe. Były wręcz na przykład z burmistrzami spotkania na temat, jak ma przebiegać droga do przedszkola, które pozostaje, a obok zwracamy coś. Więc to był przekrój pełen spraw dekretowych. Przepraszam, rozgadałem się, jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję, proszę świadka. Skorzystam z uprawnień i pozwolę sam najpierw zadać sobie świadkowi kilka pytań. Po pierwsze tak, wróćmy do tego wątku, o którym świadek mówił. To znaczy, świadek stwierdził, że mieliście zalecenia pokontrolne od pani prezydent do tego, żeby wydawać szybko decyzje, a nie chcieliście się do tego dostosować. Czy mógłby świadek rozwinąć? Panie przewodniczący, każda kontrola bada aspekt, który jest w jej pełnomocnictwie, zawsze był poruszany aspekt wydawania decyzji terminowo. W związku z tym każda kontrola, która dotyczyła biura, o takim aspekcie pisała, że decyzje są wydawane nieterminowo, bo nie są przestrzegane terminy KPA. Było dużo dyskusji na ten temat, bo jak przestrzegać terminów KPA w sytuacji, kiedy te wnioski mają 70 lat. Natomiast jeśli chodzi o element pewnej presji na pracowników, no to jeżeli przychodzi jednak polecenie prezydenta, bo to jest polecenie prezydenta, na temat stosowania KPA, to jest to presja, w szczególności w tym wydziale, o bardzo dużej wadze. Państwo odczuliście to, czyli świadek to odczuł i pana pracownicy, świadka pracownicy odczuli to jako presję na wydawanie decyzji reprywatyzacyjnych. Również reprywatyzacyjnych, oczywiście. Rozumiem. W szczególności właśnie ten tak naprawdę właśnie ten wydział, on był najbardziej tym jakby obciążony, ponieważ to on miał problemy z przestrzeganiem tych terminów. Właśnie to tutaj te problemy związane z dekretem powodowały, że tego się nie dawało robić. Rozumiem, że w czasie trwania kontroli, bo mieliście Państwo takie uprawnienia jako podmiot kontrolowany, zwracaliście uwagę, że to nie da się tak zrobić, że trzeba zbadać wszystkie okoliczności, że nie możemy szybko wydawać decyzji, bo może się to odbyć ze szkodą dla Skarbu Państwa. Zwracaliście na to Państwo uwagę podczas kontroli? Oczywiście, panie przewodniczący, natomiast proszę zwrócić uwagę, że jakby no, jako podmiot kontrolowany, gdzie kontrolujący na to ciągle zwracają uwagę i w rozmowach z na przykład z naczelnikiem i z pracownikami, jest to pewien element presji, więc to tłumaczenie nie do końca było jakby odczytywane jako prawdziwe. Rozwinąłbym to nawet jeszcze. To nie tylko kontrole. Ja pamiętam, że już być może nawet w sierpniu czy w lipcu zeszłego roku, gdy jeszcze pracowałem w urzędzie, byłem wzywany na dywanik przez sekretarza, który stawiał zarzuty, no tak w cudzysłowie, tak, no bo to były takie uwagi i mówił, że trzeba to poprawić, na temat terminowości odpowiedzi na pisma. Oczywiście to jest bardzo ważne w każdym urzędzie, trzeba terminowo odpowiadać na pisma. Tylko proszę Państwa, jeżeli to się odnosi do wydziału dekretowego, a głównie tam się odnosiło, i ja byłem na dywaniku, i pani naczelnik i tak dalej, i tam jest powiedziane, że 14, 15, 20 pism nie jest odpowiedziane w terminie, to naprawdę jest duży dysonans pomiędzy tym, co oni mają robić, czyli badać w tych aktach, czytać to wszystko, układać te tabelki i tak dalej, a z tym, że nie odpowiada się komuś na pismo, które czasem jest bardzo ogólne, które czasem na przykład wymaga sięgnięcia do kilku organów, bo my pamiętajmy, nie tylko akta były u nas. Akta nie znajdowały się w BGN-ie zazwyczaj, tylko były w różnych miejscach rozsypane, bo to były akta związane z sądem, to były akta wieczysto-księgowe itd., itd. Więc odpowiedź 14 dni akurat w tym wydziale i wymaganie tego bardzo ostro, jako wręcz dyscyplinowanie i zagrożeniem karami dyscyplinarnymi od tego wydziału, ja osobiście uważałem jako
nie nadużycie, bo to jakby nie w tym zakresie, ale jakby troszeczkę nieuzasadnione, to trzeba by się zastanowić. Rozumiem. A proszę świadka, bo świadek jeszcze wspomniał w swoim wstępnym oświadczeniu, że podtrzymaliście państwo decyzję prezydenta miasta, która by oznaczała... Pary o 6 stycznia. Wyrzucać kilka tysięcy osób. Czego wymagała od państwa pani prezydent, a co powstrzymaliście? Panie przewodniczący, ta sprawa nie dotyczyła dekretu warszawskiego akurat. Ona jest ilustracją tego, że niestety nie były przemyślane do końca wnioski kontrolne. Kwestia uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowych, że nie było wszystko przemyślane przez Hankę Grankiewicz. Walcz narobiła dług. Teraz pójdzie siedzieć. Dawała jednemu grubemu, drugiemu chudemu. Rozdawała na lewo, rozdawała na prawo i teraz trzeba się liczyć z konsekwencjami. Nawet wysłuchiwałem wczoraj tej sesji specjalnej Rady Miasta z lutego 2017 roku, gdzie pan prezydent pan stwierdził, że to pan ponosi odpowiedzialność, bo PGM miał obowiązek zgłaszać te sprawy do zespołu prezydentów, w tym do tego zespołu koordynującego, ale tego nie robił. No, w związku z powyższym chciałem zapytać świadka, czy to jest prawda? Czy prawdą jest to, że nie zgłaszał świadek nikomu z prezydentów problemów z reprywatyzacją ulicy Twardej? Ograniczamy się do ulicy Twardej. Ja powiedziałem i to potwierdzam, był wniosek na zespół koordynujący dotyczący właśnie likwidacji gimnazjum przy ulicy Twardej. Czy to było akceptowane przez zespół prezydentów? Tak. Odbyła się dyskusja i była akceptacja. Wśród wniosków akceptacyjnych było to, żeby prowadzić, to na mnie zrzucono ten obowiązek, żeby prowadzić rozmowy z panem Marcinkowskim na temat jak najlepszego rozwiązania tego problemu dla miasta. Kto wyraził taką zgodę, proszę świadka? Z prezydentów? Zespół koordynujący działa w formie grupy, w takiej grupowej, tak? Tam nie, rzadko kiedy były uchwały, raczej to było przejmowane po prostu przez dorozumienie i później przychodziło takie pismo, z którego wynikało, że zespół koordynujący zadecydował o czymś tam. I tutaj moim zdaniem, ja nie pamiętam, to było 3-4 lata temu, co dokładnie brzmiało, ale wydaje mi się, że konkluzja była taka, że zespół zaakceptował przedłożenie, czyli informacje na temat tej likwidacji i rekomendował, żeby prowadził rozmowy z panem Marcinkowskim w celu tam utrzymania interesu miasta. Czy ktoś z członków zespołu koordynującego interesował się wtedy kwestiami społecznymi, które, jak rozumiem, powinny stanąć na zespole? Przeniesieniem szkoły związanym pismami rodziców, protestami dzieci. Czy ktoś się wtedy o to pytał pana dyrektora podczas z prezydentu? Panie przewodniczący, Biuro Gospodarki Nieruchomościami nigdy nie było właściwe w likwidacji liceów, gimnazjów, szkół i tak dalej. Myśmy tylko sygnalizowali i ten sygnał był takim ogólnym sygnałem na temat 110 czy 116 nieruchomości obciążonych roszczeniami szkolnych nieruchomości. To był sygnał jeden z korespondencji z panią prezydent. I myśmy informowali, że również ta Twarda. Po tej informacji, to było w połowie 2013 mniej więcej, zostałem zaproszony na, opowiem całą historię, jeśli można, może to będzie przedługie, ale opowiem. Zostałem zaproszony na spotkanie, które organizowało Centrum Komunikacji Społecznej, czyli wtedy odpowiedzialne przed panem prezydentem, jeszcze nie prezydentem Jóźwiakiem. To było spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, ze strony miasta były osoby również z biura na przykład oświaty, właśnie z Centrum Komunikacji Społecznej, chyba ktoś od burmistrza i to było ktoś ze strony władz szkoły, ale chyba nie na poziomie dyrektora, tylko wydaje mi się, że bardziej to grono społeczne, rodzice i tak dalej. Reklama. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński, tylko złoty 99 za 100 gramów. A do tego łopatka wieprzowa, jedyne 10,77 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5. Aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Rzutkie warzywa i owoce z ryneczku i dla wszystkich.
proszę wuja, niech wuj w owocach się zabuja. A linię będzie mieć jak... Przestań, coś by na dźwigu spadło z głupoty.